Ale w perspektywie życia tego wiecznego na pewno
jest najważniejsze. Najważniejsze jest przylgnięcie w swoim życiu do Pana Boga i życie Jego Słowem, życie Jego przykazaniami, zwłaszcza przykazaniem miłości. Pomocą w zrozumieniu tej refleksji jest orędzie Ojca Świętego Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Chorego, który bez przerwy woła o to, by doprowadzić każdego człowieka do spotkania z Ojcem w niebie. I papież zauważa w tym orędziu, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy i chorych na ciele. Wszystkim im darował miłosierdzie i przebaczenie, a chorym także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości życia w Królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. A zatem byłoby strasznie, gdyby lecząc ciało człowieka, ktoś zapomniał o miłości Boga. Życie człowieka zjednoczonego z Panem Bogiem ma na celu przede wszystkim chwalenie Stwórcy. I jeśli nawet nie zostanie mu udzielona łaska zdrowia, to taki człowiek jest napełniony taką wewnętrzną radością wynikającą z bliskości Pana Boga. My przecież z naszego życia znamy ludzi, którzy cierpieli bardzo i którzy właściwie często na łożu tego cierpienia, niekiedy i śmierci, potrafili nawrócić do Pana Boga innych poprzez właśnie styl tego cierpienia, poprzez uświęcenie tego cierpienia krzyżem Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, ale papież Franciszek w tym swoim orędziu wyraża też wdzięczność wszystkim tym, którzy służą cierpiącym. Pisze tak: nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby. Wszyscy, którzy angażują się w opiekę nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi każdego. I dzisiaj trzeba nam za tych wszystkich ludzi podziękować, którzy pomagają, czuwają w nocy, opiekują się chorymi. Ale też trzeba podziękować Panu Bogu za wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia. Także podziękujmy za dobre serca lekarzy i pielęgniarek, ale też i ratowników medycznych wszystkich. Ale także dziękujmy Bogu, że jest taki czas i że żyjemy na polskiej ziemi, gdzie w tę posługę wobec chorych włączają się też kapelani szpitalni, duszpasterze też służby zdrowia. Drodzy bracia i siostry, za chwilę przyjmiecie sakrament namaszczenia chorych. Często zastanawiamy się, czy jest sens. Jakie są skutki tego sakramentu? Pierwszym, to często widocznym, jest poprawa zdrowia chorego. My, kapłani, możemy podawać dziesiątki przykładów. Gdy ludzie dziękowali nam za sakrament namaszczenia chorych, za to, że wrócili do zdrowia. Takim drugim skutkiem, tym razem w dziedzinie ducha, jest oczyszczenie z grzechów.
Gdyby człowiek popełnił grzechy ciężkie, a nie mógł się spowiadać, czyli nie mógł skorzystać z sakramentu pokuty, to wtedy ten sakrament płaci grzechy. Może być więc udzielony zarówno człowiekowi w stanie łaski uświęcającej, jak i grzesznikowi w stanie grzechu ciężkiego. Ale głównym jednak takim zasadniczym celem tego sakramentu jest pomoc potrzebna do wykorzystania tego czasu choroby, czasu niesienia krzyża, czasu cierpienia i zachowania w tym czasie godnej postawy. My wiemy, że gdy człowiek cierpi, nie jest to łatwe. To nie jest takie proste. Ale trzeba właśnie przez ten sakrament prosić Pana Boga, by udzielił tej łaski. Wysłuchaliśmy dzisiaj fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego. W niedzielę 11, gdy będziemy też wspominać Matkę Bożą z Lourdes, przewidziany jest fragment o uzdrowieniu trędowatego, który prosi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I głuchoniemy odzyskał zdrowie, i trędowaty odzyskał zdrowie. I tylu ludzi zostało uzdrowionych przez Pana Jezusa. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, możesz mnie oczyścić. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas musi potraktować tę prośbę jako swoją własną. Podobnie jak ubogi, nieszczęśliwy, odrzucony przez społeczeństwo, czyli ten trędowaty, którego przywołuje, pokłonił się przed Panem, tak każdy z nas musi zwrócić się z wiarą do Niego, niebieskiego lekarza. Tak Pan Jezus jest nazywany, niebieskim lekarzem. Każdy z nas niech zwróci się do niebieskiego lekarza, który jest także odkupicielem człowieka i posiada moc uzdrawiania naszych licznych i rozmaitych, a zawsze rzeczywistych i domagających się natychmiastowej pomocy słabości, poczynając od chorób ciała do schorzeń moralnych, którymi są grzechy. Podejmując zatem błaganie chorych z Ewangelii, modlimy się przede wszystkim za was, drodzy Boże, bracia i siostry tu obecni, bądź za tych, którzy z powodu swej choroby nie mogli opuścić łoża cierpienia, aby pocieszył was darem swego Ducha i napełnił was swoją radością. Z kolei w szczególny sposób za was, bracia i siostry, którzy podczas dzisiejszej mszy świętej otrzymacie sakrament chorych. Niech łaska z Niego płynąca da wam wiele siły, da wam światło Ducha Świętego i wiele pociechy. Modlimy się także za tych, którzy z racji swego powołania czy zawodu poświęcają się opiece nad chorymi, ażeby dali im siłę do codziennej służby, która jest niekiedy wielką ofiarą. I w końcu modlimy się za nas wszystkich, abyśmy zawsze pamiętali o obowiązku opieki nad cierpiącymi, wypełniając to największe przykazanie miłości. Panie Jezu, niebieski lekarzu, duszy i ciała,